Dziennik terminacji SCP-682 przy pomocy jednego zwykłego dziecka. Dziecko zaczyna krzyczeć i płakać, gdy SCP-682 zostaje wprowadzony do pomieszczenia. Obiekt zostaje natychmiastowo i brutalnie pożarty przez SCP-682. Notatka. Dobra, to nie zadziałało. Może fakt, że dziecko płakało, sprawił, że 682 odebrał je jako zagrożenie. Badacz wizytujący dr W. Ponowna próba terminacji SCP-682 za pomocą jednego dziecka, tym razem odurzonego środkami uspokajającymi w celu zapobiegnięcia reakcji emocjonalnej. Dziecko stoi i się uśmiecha, chichocząc w stronę SCP-682 bez śladu strachu. SCP-682 pożar obiekt w brutalny sposób. Notatka. Może spróbujemy jeszcze raz? Jestem pewien, że gdzieś tam jest dzieciak, który zaprzyjaźni się z tym, tak jak SCP-053. Badacz wizytujący dr W. Zapis testu terminacji SCP-682 przy pomocy badacza wizytującego doktora W. Obiekt panicznie krzyczał i uderzał w drzwi pomieszczenia testowego, błagając o możliwość wyjścia. SCP-682 brutalnie pożarł obiekt po 3 minutach od wprowadzenia do pomieszczenia. Notatka. Pierdolony, sadystyczny dupek. I tak nie lubiłem tego idioty. Wprowadzenie dziecka do kontaktu z tym jebanym potworem? Co do cholery? Zastępca dyrektora Cliff.